Proszę bardzo. Proszę, tak, pan. Chciałbym dodać do tego, że to, że Brexit miał taki wynik, a nie inny, do tego i do tej argumentacji, którą pan przytoczył, jeżeli chodzi o... To ja bym dodał jeszcze to, że nagle przed Brexitem, przed referendum brytyjskim wzrosły te opłaty za nieprzyjętego emigranta. I to nagle właśnie obudziło Brytyjczyków. Czyli do tej argumentacji proponowałbym, żeby pan dodawał jeszcze to. Ale teraz mam pytanie. Czy zgodzi się pan z argumentacją, że na bazie tego, co pan uzasadniał, że w 2004 roku to Niemcom zależało, żeby przyjąć 8 państw środkowej Europy do Unii Europejskiej, a nie Polsce. I że oni na głowie stawali, żeby nas wchłonąć do Unii Europejskiej. Proszę no pana... pan pozwoli, nie, ja dokończę, bo nie o to chodzi, to jest tylko wstęp. Że po pierwsze mogliśmy wtedy dyktować, a nie tak jak Miller to robił, że dyktować, podnosić stawkę, żeby Niemcy dali jak najwięcej. A druga rzecz to to, że w tej chwili, no to jest ciągle pytanie, czy pan się zgodzi z tą argumentacją, że teraz ktoś nam zarzuca, że musimy się bać tego, że nas wyrzucą z Unii. Natomiast uważam, że oni nas nigdy z Unii nie wyrzucą, bo to jest interes niemiecki, że po prostu skoro w 2004 roku starali się o to, żeby Polska była w Unii, to teraz z byle powodu się Polski nie pozbędą. Więc teraz oni mogą nas tylko ustawić w piątym szeregu i dać nam takie warunki, które będą dla nas niekorzystne. I my jedynym sposobem, żeby nie zgodzić się na takie warunki, jakie nam narzucają, powinniśmy tak jak Miller się, nie, znaczy jak powinien się nie godzić, teraz powinniśmy się nie godzić na jakiekolwiek pogorszenie warunków, grożąc, my się wypisujemy z Unii. A że Niemcy nikt by się na Unii nie zechcą podpijać, to będzie pokerowa zagrywka. Szantaż. Po prostu Polska powinna szantażować Niemcy tym, że wyjdziemy z Unii, wiedząc o tym, że Niemcom zależy na tym, żeby w Unii się u nas nie pozbyć. To jest pytanie. Proszę Państwa, czy pan się zgodzi z taką logiką? Częściowo, dlatego, że wie pan, Unia Europejska, to znaczy władze Unii Europejskiej, Polska podpisała pewne traktaty. Wchodząc do Unii, Polska podpisała pewne traktaty, w których się do czegoś zobowiązała. Na przykład do tego, że będzie respektowała wyroki Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości w Luksemburgu, który zgodnie z traktatem lizbońskim, jest źródłem prawa dla państw członkowskich. Na czym polega to, co nam teraz Komisja Europejska grozi? Artykuł 7. Tak, na tym, że przy odpowiedniej procedurze państwo takie niepokorne może zostać pozbawione prawa głosu w instytucjach Unii Europejskiej. Może zostać pozbawione prawa głosu, czyli wszystkie ustalenia, które podejmie ktoś inny, będą go obowiązywały. To jest, ja uważam, że to jest znacznie groźniejsze niż na przykład groźba obcięcia subwencji. Dlatego, że te subwencje, to jakoś byśmy sobie może poradzili. To znaczy, gdybyśmy nie podlegali ustawodawstwu unijnemu, a podlegamy. No, w jakim zakresie? Przypominam sobie takie wystąpienie pana ministra rolnictwa, pana Sawickiego, jeszcze z poprzedniej ekipy. Pojawiła się taka wiadomość, że Komisja Europejska tam zakazuje uprawy jakiegoś gatunku tytoniu, już nie pamiętam jakiego. I on powiedział tak, no to wystąpimy z podaniem takim, napiszemy podanie do Komisji Europejskiej, żeby to nam pozwoliła. Państwo rozumiecie, nawet możliwe o pozwolenie uprawę tytoniu, a cóż dopiero jakieś ważniejsze sprawy. Ale te subwencje nie są takie duże. Przypomnę, budżet jest 7-letni w Unii Europejskiej. Teraz jest realizowany budżet na lata 2013-2020.
I pan premier Tusk, jak tam przyjechał po tych negocjacjach, to był cały w skowronkach i zakomunikował, że Polska dostała równowartość około 400 miliardów złotych tych subwencji unijnych na 7 lat. No, to 400 miliardów złotych to bardzo dużo, ale trzeba wziąć ołówek, kartkę i policzyć. Roczna składka Polska do Unii Europejskiej to jest około 18 miliardów złotych. Mówię około, bo to zależy od kursu walutowego aktualnego. Czyli razy 7 to jest 130 miliardów. To już trzeba odjąć od tych 400, to już zostaje 270. 70 miliardów można odjąć na koszty aparatu siedmioletnie koszty aparatu biurokratycznego, który tymi wszystkimi subwencjami tam się zajmuje. Papierki przekłada i tak dalej, zbiera te wnioski i tak dalej. Jest dosyć kosztowny aparat. No to zostaje 200 miliardów na 7 lat. Czyli około mniej niż 30 miliardów rocznie. Tymczasem koszty obsługi długu publicznego roczne to jest ponad 50 miliardów złotych. Tu są takie proporcje. Pan premier Tusk zapowiadał, że będzie jeździł po Polsce autobusem takim, będzie tam na narady zbierał tych dygnitarzy lokalnych, jak te pieniądze wydać. To trochę się ośmieszył, bo to zachował się jak człowiek, który zarabia, dajmy na to, 3000 złotych miesięcznie. I dostał ekstra 100 zł i zwołuje całą rodzinę na naradę, jak te 100 zł wydać. No to trochę śmieszne jest. Więc poza Unią oczywiście jest życie. Poza Unią jest życie, tylko o tym trzeba było pamiętać w 2003 roku, bo to Polska przyłączona została do Unii Europejskiej 1 maja 2004 roku w następstwie referendum, jakie się rok wcześniej w Polsce odbyło, w czerwcu 2003 roku. I to referendum, większość obywateli Polski głosujących opowiedziała się za przyłączeniem Polski do Unii Europejskiej. Tak nie można powiedzieć, że tylko Niemcy chcieli, a myśmy nie chcieli. Też żeśmy chcieli, bo no 58%, jeśli dobrze pamiętam, ale mogę się mylić, bo to tak z pamięci tylko. No. Więc to nie mniejszość, tylko większość. 58% to jest większość. Jakby było 40, to był, wynik był ujemny. Tak, wynik był ujemny. To. Proszę pana, no być może, jasne. W Szwajcarii było inaczej. W Szwajcarii było 5 referendum, czy przystąpić do Unii, czy nie. Za każdym razem wynik negatywny był coraz wyższy, więc już 6 nie robiono w obawie, że będzie 100% przeciwko. Ja używałem tego argumentu w 2003 roku, byłem przeciwny Anschlussowi. Właśnie mówiłem, że poza Unią jest życie. Większość państw świata nie należy do Unii Europejskiej i proszę bardzo, jak tam funkcjonuje. Jedne gorzej, drugie lepiej, a wszystkie jakoś funkcjonują. A nawet w Europie są takie państwa, które nie należą do Unii Europejskiej, bo nie chcą. Na przykład Szwajcaria. No to wtedy zwolennicy Anschlussu mówili, no tak, ale Szwajcaria to jest, co to Szwajcaria? Szwajcaria jest bogaty kraj. No ja mówię, no to prawda, że bogaty kraj, ale przecież nie dlatego, że się gdzieś zapisał i spadł na nią złoty deszcz, tylko dlatego, że się porządnie rządzi. No to my też się porządnie rządźmy i być może też się tam z czasem wzbogacimy. Otóż jak się siedzi u kogoś w kieszeni, to nie bardzo można mu tak wygrażać, bo to, wie pan, wtedy on może tę kieszeń tam włożyć rękę do kieszeni i za gardło tego krzykacza złapać i od razu go, że tak powiem, nauczyć pokory. Więc powiadam, możemy oczywiście, wszystko sobie można wyobrazić, dlatego mówię, że się częściowo z pańską argumentacją zgadzam, bo wyobrazić sobie można wszystko. Natomiast powtórzę to, co mówiłem, widzę, że Niemcy mogą zrobić w Polsce porządek w bardzo prosty sposób. Wystarczy na przykład, że pan wicepremier Gowin wyprowadzi swoją trzutkę z Klubu Parlamentarnego Prawa i Sprawiedliwości.
bo klub parlamentarny Prawa i Sprawiedliwości ma zaledwie 5 posłów powyżej połowy. To mu zapewnia. A trzutka pana wicepremiera Gowina liczy 9 posłów. Więc rząd by stracił większość parlamentarną i mógłby tylko co najwyżej administrować już tylko kryzysem pogłębiającym się, bo wszystkie inne inicjatywy rządowe zostałyby zablokowane skutecznie. Więc Niemcy mogą taki numer nam zrobić. A pan prezydent Duda, to wie pan, tak jeszcze warto przypomnieć, że pan prezydent Duda ogłosił swoją decyzję o zawetowaniu tych 2 ustaw po 45-minutowej rozmowie telefonicznej z naszą złotą panią. Nie wiem, co mu powiedziała, bo to nie podsłuchiwałem tej rozmowy, ale rzecznik rządu niemieckiego przyznał, że sprawa praworządności w Polsce była jednym z przedmiotów tej rozmowy. Więc rozumiem, że te ustawy też. Prasa niemiecka już nie była taka, ale powiedział ten rzecznik, że on nie będzie tutaj ujawniał treści poufnych rozmów, więc tylko do tego się ograniczył, że owszem, ten temat był poruszany, ale prasa niemiecka już nie była taka powściągliwa, tylko pisała, że pani nasza złota interweniowała u prezydenta Dudy w sprawie tych ustaw. Dlaczego? Otóż warto zwrócić uwagę, że nasza złota pani, jak po raz pierwszy została kanclerzem niemieckim, to jak państwo sądzą, czy portret sobie powiesiła w gabinecie swoim? Katarzyny II. A Katarzyna II bardzo dbała, bardzo zabiegała o to, żeby w Polsce utrzymać stan anarchii. I teraz proszę zwrócić uwagę, jakie są rezultaty weta pana prezydenta. Jeżeli te ustawy, które teraz pan prezydent przedstawi Sejmowi, będą się w istotny sposób różniły od tych, co tam zawetował je, to chciałbym powiedzieć tak, że uświadomić państwu, że prezydent, kierując te ustawy do Sejmu, traci nad nimi wszelką kontrolę. Bo Sejm rozpocznie pracę nad tymi ustawami. W ramach prac może tam napisać takie rzeczy, że to panu prezydentowi nigdy by do głowy w ogóle nie przyszło. On tych ustaw może potem zupełnie nie poznać, co on właściwie do Sejmu tam wsadził. No i być może, że Sejm uchwali takie to zmienionych nie do poznania wersji, prawda? No to pan prezydent zawetuje je ponownie. Prawda? Ponieważ Prawo i Sprawiedliwość nie ma dostatecznej większości, żeby odrzucić weto prezydenta, bo to wymaga większości kwalifikowanej, to co będzie? Ano będzie tak, jak było. I o to chyba chodzi. No i o to chyba chodzi. Więc przy pomocy takich prostych, jak budowa cepa chwytów, my się tu rajcujemy, onanizujemy się tu wetem prezydenta, a tu przecież chodzi o to, że wszystko zostało tak, jak było. I pani Gersdorf, kiedy przyszła po tym wecie prezydenta, kiedy przyszła do Belwederu, to wyszła stamtąd cała w skowronkach. No chyba zrozumiała, że o co tutaj gramy, w co tutaj gramy, zostanie po staremu. Dzięki czemu, no też nie ma rzeczy takich absolutnie złych, bo dzięki czemu uzyskaliśmy dowód na piśmie, że Sąd Najwyższy jest przekupny i nawet za ile? I nawet za ile? Za cenę zachowania posad. Bo ten sam Sąd Najwyższy, który w maju pryncypialnie zadekretował, że ułaskawienie pana Mariusza Kamińskiego przed zapadnięciem prawomocnego wyroku było złamaniem Konstytucji i Kodeksu Postępowania Karnego przez prezydenta Dudę, to ten sam Sąd Najwyższy 1 sierpnia zawiesił postępowanie w tej sprawie. Krótko mówiąc, zrobił ofiarę z własnych przekonań. Elegancko zrobił ofiarę z własnych przekonań. A teraz, niedawno całkiem,
nie potrafił odpowiedzieć na pytanie, czy pani Julia Przyłębska jest prezesem Trybunału Konstytucyjnego, czy nie jest. Tacy tędzy prawnicy, takie tęgie głowy i nie potrafią odpowiedzieć na takie proste pytanie. Czy jest, czy nie jest prezesem Trybunału Konstytucyjnego? No widać, że Sąd Najwyższy powinność swej służby zrozumiał. Jak padł rozkaz, robimy sobie na rękę, no to sobie robimy, prawda? No.